Dzisiaj zapraszam do oglądania filmiku, bo będzie pyszne ciasto. Zrobimy takie ciasto bez pieczenia. Jest to ciasto z truskawkami, z bitą śmietaną i z białym mące. Także zapraszam bardzo do oglądania filmiku, bo ciasto jest wspaniałe. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasto, bez pieczenia oczywiście, połączenie truskawek, bitej śmietany i mlecznego mące. Mące mleczne uwielbiam, truskawki też i myślę, że będzie to fantastyczne połączenie i wyjdzie coś naprawdę pysznego. Już Wam mówię, co będzie nam do tego potrzebne. Tutaj mam rozpuszczoną galaretkę truskawkową, taką zwykłą galaretkę 75 gram z cukrem w 400 ml gorącej wody. Do tej galaretki jeszcze dodałam 9 gramów żelatyny. To będą tak mniej więcej dwie łyżeczki takie, no szczupkiem powiedzmy. I ona już mi przestygła. Pół kilograma sera z wiaderka Wielunia, jest to twarożek kanapkowo-sernikowy, jest tu pół kilograma. Wyciągnięty wcześniej, on jest ciepły. Do tego takie 400 gramów mące białe, do tego 330 ml śmietanki 30 lub 36. Do tego około, wszystko zależy jak lubicie słodką śmietankę, ja mam tutaj 3 łyżeczki czubate cukru pudru. Będziemy też potrzebować 3 łyżeczek czubatych żelatyny, ja już sobie tutaj odmierzę. Raz, dwa, trzy czubate łyżeczki żelatyny. Będziemy potrzebować około pół kilograma truskawek, blaszkę wyłożoną ja mam biszkoptami, blaszka ma 18 na 27 cm i ma rant cukierniczy założony. Rant cukierniczy taki można kupić na portalu aukcyjnym Allegro, jakby się ktoś pytał, ja tam kupiłam. Teraz tak, kto się boi, że biszkopty pójdą mu do góry, można pod spodem, pod każdym biszkoptem dać kleksa z drzemu, można dać kleksa z tego, jak to się nazywa, z masła orzechowego, cokolwiek, ewentualnie można je delikatnie, ale naprawdę delikatnie namoczyć sobie albo sokiem truskawkowym, albo ewentualnie jakimś likierem, no co tam lubicie, ale maczając bardzo szybko i nie za długo, żeby za mocno nie nasiągnęły. Zaczynamy od tego, że ja obiorę truskawki, zostawię sobie kilka truskawek na przystrojenie ciasta, obiorę truskawki i pokroję je w kosteczkę. Truskawki pokryłam na taką drobniutką kosteczkę. Kilka zostawiłam do przystrojenia, bo to jak będziecie przystrajać ciasto, wszystko zależy od Was, prawda? Czy jak tam, ja podejrzewam, że będą to truskawki i czekolada. O, ser, tak jak mówiłam, jest ciepły, bo gdybyśmy dali zimny z lodówki, on momentalnie by nam zastygł, jakbyśmy wlali przestudzoną naszą galaretkę, a tego nie chcę, bo nie zdążymy po prostu wylać ją do naszej formy. Jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, to tu oczywiście można wcześniej wsypać jeszcze ze 2 łyżki cukru i wymieszać. Ja aż tak słodkiego nie lubię, mi wystarczy tyle cukru, ile było w galaretce i będziemy teraz to mieszać. Jeżeli nie damy rady tym, włączymy po prostu mikser. Bo to wszystko zależy, jaki mamy ser. Tak, żeby nie było ani jednej grudki. Wspomogłam się blenderem, bo mój ser miał grudki, a nie chciałam, żeby były wyczuwalne, więc wzięłam z blenderem. O, i teraz już zaraz zobaczę.
O, teraz tak, teraz jest wszystko w porządku. I dajemy nasze truskawki. Tak. I będziemy wylewać na nasze biszkopty. Tak jak mówiłam, jeżeli boicie się, że wypłyną, przyklejcie sobie. Można też zalać je troszeczkę masą, troszeczkę. Zaraz Wam pokażę. I włożyć na chwilę do lodówki. O, tylko tak zalać masą i włożyć do lodówki, a te zostawić na blacie kuchennym. To bardzo szybko stążeje i nie podniesie nam się wtedy do góry. Ale ja poczekam chwilkę, one zaraz trochę nasiąkną, zrobią się cięższe i nie powinny mi podejść pod górę. O, zaraz tak. Chwileczkę. Wyrównajmy wszystko i włóżmy do lodówki do stężenia. Po 2 godzinach wyciągłam, już porządnie zastygło. I jeszcze coś wspomnę. Gdybyście mieli taką blaszkę jak ja i balibyście, że jest po prostu za rzadka masa i może Wam tędy wypłynąć, po prostu wstawcie tą miskę pierw do lodówki, poczekajcie, aż zacznie tężeć i dopiero wtedy wylejcie. Bo też tak może być, bo są, każdy ma różną po prostu blaszkę. Jeżeli nie macie tak jak ja tu, że ona się tutaj składa, tylko macie całościową, no to wiadomo, że Wam się nie wyleje. Także na to zwróćcie uwagę. Odkładam i będziemy robić naszą bitą śmietanę z Monte mlecznym. 330 ml śmietany 30 z lodówki, bardzo zimna. Dosypię cukier puder i będę ubijać prawie na sztywno, tylko nie przebijmy śmietany, no bo już później będzie, już jej później nie uratujemy, będziemy mieli masło słodkie. Tutaj tą żelatynę, którą miałam 3 łyżeczki, zalałam kilkoma łyżkami wrzątku, po prostu mieszałam, aż się rozpuści. Ona już jest taka letnia, rozpuszczona żelatyna. I będziemy zaraz ją tutaj wlewać. Także ubijam. Bitą śmietanę, o, już mam ubitą. I będziemy dokładać nasze Monte. Mieszanej naszej bitej śmietany z Monte będziemy wlewać naszą przestudzoną żelatynę. Gdyby żelatyna Wam zastygła za szybko, można ją na kilka sekund włożyć do mikrofali. Mieszanej naszej masy, żeby żelatyna wszędzie doszła, no, będziemy wylewać na naszą masę z sera i truskawek. Ładnie wyrównajmy. Włożymy na chwilę, ja włożę dosłownie na 15-20 minut do lodówki, żeby ona troszkę zastygła, żeby nie całkiem, żebym mogła tutaj przykleić sobie tym, czym będę stroić nasze ciasto.
Bo teraz jest troszeczkę za rzadka. Jak położę truskawki, to one po prostu mi się zapadną do środka. Dobrze, wygładzimy ładnie. I wkładamy na chwilę do lodówki, tylko nie przegapcie. O, dobra. I ja jeszcze może zrobię tutaj wzorek. Ale to jak weźmiecie i zrobicie sobie, jak przystroicie, to tylko zależy od was. Wstawiam na chwilę do lodówki. No, po 20 minutach wyciągłam, już widzę, że galaretka ładnie tężeje. No i teraz będziemy oczywiście ładnie stroić ciasto. To jak wystroimy, to wszystko zależy od nas. Robimy jak chcemy, jak nam się podoba. Ja tak jak mówiłam, będę używać truskawek i czekolady. Czekoladę schłodziłam sobie w lodówce i później po prostu pokroiłam ją nożem. Także to wszystko zależy od was teraz, jak to po prostu przystroicie. Ja zrobię to w ten sposób. Jeżeli chcecie, żeby truskawki wyglądały bardzo ładnie, troszkę dłuższy czas, po prostu musicie umoczyć je w galaretce. Wtedy one, jeżeli są umoczone w galaretce, to one po prostu będą ładniej wyglądać w dłuższy czas wam. Będą się ładnie świecić, nie będą tak obsychać, także mówię, podpowiadam. Tak. I posypię czekoladą. Tak wygląda przystrojone ciasto. Wstawiam teraz do lodówki na całą noc. Jutro się widzimy. Oczywiście zrobię zdjęcia, przekroję i pokażę też, jak wygląda w środku, ale teraz ląduję do lodówki. I widzimy się na drugi dzień. Wyciągam właśnie ciasto z lodówki. Nasze. I będziemy ściągać rand. Nasz. Ciasto fajnie zastygło. Zaraz je przekroimy, tylko pierw zrobię zdjęcia. Zdjęcia zrobione i możemy zajrzeć do środka ciasta. Ciasto jest, powiem wam, stabilne. Także będzie ładnie się kroić, tylko uważać, żeby przekroić papier do pieczenia pod spodem. No, bo będzie wtedy ciężko wyciągnąć. O, przekroił się ładnie i już pokazuję. Ciasto w przekroju wygląda tak. Myślę, że bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Można kroić nawet na mniejsze kawałeczki.
Także proszę o subskrypcję, jak się przepis podobał, dajcie łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa, pa!